Cześć, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców września. Opowiem Wam o kosmetykach, o gadżetach do pielęgnacji, które mi się w tym miesiącu wyjątkowo sprawdziły, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Jako pierwszy produkt chcę opowiedzieć Wam o zestawie, który dostałam do przetestowania. Jest to zestaw z Browna. Na początku opowiem Wam o depilatorze Brown Silk Peel 7. Słuchajcie, to jest mój pierwszy depilator. Ja się przed depilatorem bardzo, bardzo broniłam. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zadowolona z tego sposobu depilacji. Największą zaletą depilatora moim zdaniem jest to, że usuwa włoski, nawet te krótkie, i skóra zostaje gładka nawet do 4 tygodni. Powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to wielkie udogodnienie, bo wiadomo, depilacja zwykłą maszynką to włosy odrastają i jest to dosyć szybki proces. A jeżeli chodzi o wosk, to wiadomo, te włoski trzeba zapuścić, trzeba na to czekać. Więc myślę, że jest to najskuteczniejsza metoda depilacji. Co więcej, jeżeli chodzi o ból, ja się tego obawiałam. Jakiś taki stereotyp krąży, że jeżeli depilacja depilatorem, to będzie mega bolało. A ja Wam powiem szczerze, że na początku może czułam to, ale teraz się przyzwyczaiłam do tego. Jest to moim zdaniem do przeżycia, a ja też nie jestem jakąś osobą mega odporną na ból. Także jeżeli ja dam radę, to Wy też dacie radę. Kolejnym plusem tego depilatora jest to, że on jest wodoodporny i możemy wykonywać depilację zarówno na mokro, jak i na sucho, więc jeżeli ktoś właśnie boi się tego bólu, to polecam wziąć sobie gorącą kąpiel, rozluźnić się i wtedy przystąpić do depilacji. Na pewno będzie jakoś to bardziej przyjemne. Do zestawu dołączona została szczoteczka do peelingu sonicznego. Bardzo prosty proces aplikacji. Jeżeli chodzi o depilację, należy pamiętać, że przy tym jest bardzo ważne złuszczenie naskórka, więc szczoteczka jak najbardziej się przydaje, żeby te włoski później nie wrastały, żeby nie było z tym problemu, także to jest na plus. No i znalazłam w tym zestawie również szczoteczkę do twarzy. Ja Wam powiem, że ja zawsze myłam twarz zwykłym żelem i wodą i chciałam przetestować jakąś szczoteczkę i ta szczoteczka mega się u mnie sprawdziła. Ja mam skórę wrażliwą, więc skupiam się raczej na obszarze, na strefie T i naprawdę minuta wystarczy, żeby oczyścić ten obszar. Jest o wiele skuteczniejsza niż mycie zwykłym żelem z wodą, także naprawdę bardzo dobrze dogłębnie oczyszcza. Jestem z tego zadowolona. Kolejny produkt, o którym chcę Wam powiedzieć, jest to masło z The Body Shop. O jakim zapachu? Jak myślicie? Marakuja, mój ukochany owoc, naprawdę przepięknie pachnie. Jak mam zły dzień, ja wącham to masło i po prostu mega mi to poprawia humor. Ja się nie dziwię, że na tych opakowaniach jest oznaczone, żeby tego nie jeść, bo ja naprawdę bardzo chętnie bym to zjadła. No i jeżeli chodzi o masełka z The Body Shopu, jest to moje pierwsze masło z The Body Shopu i jestem zaskoczona bardzo pozytywnie. Myślałam, że ta konsystencja będzie jakaś taka bardzo ciężka, gęsta, że będzie się to słabo wchłaniać, a naprawdę jest mega nawilżenie. Bardzo fajnie się wchłania, także ja jestem z tego jak najbardziej zadowolona. Jedyny minus, jaki mogłabym się tu przyczepić, jest to cena. Niestety, produkt kosztuje bardzo dużo. Ja kupiłam go na promocji, pamiętam chyba za, tu jest jeszcze cena, za 40 zł, co moim zdaniem i tak jest dużo, no ale jeżeli coś Wam marakuje, to ja już nie patrzę na cenę. No i kolejnym minusem jest to, że te opakowanie, jak ja je otwieram, to one jest takie w sklepie, nie jest zafoliowane, także chciałabym, żeby coś tutaj producent zmienił w tym. No ale wiadomo, to nie zależy ode mnie, więc bardzo serdecznie polecam te masła. Dajcie mi znać, czy Wy używaliście tego masełka z The Body Shopu. Mieliśmy już coś do ciała, teraz opowiem Wam o czymś do stóp. Szybciutko, ponieważ ja o tym produkcie już mówiłam, w kosmetykach do 10 zł godne polecenia. Liren Stop Szorstkości krem do stóp z 20% mocznikiem. Bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli coś ma w składzie mocznik, to naprawdę już jest to dla mnie mega produkt i bardzo dobrze się sprawdza, bardzo dobrze nawilża stopy. Stopy są gładkie, nie są szorstkie, także super. Naprawdę to jest mój ulubieniec, polecam bardzo serdecznie. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o kremy, to mam tutaj krem do twarzy, który znalazłam w Glossy Boxie i go testowałam. Jest to Cashmere Illuminator rozświetlający krem korygujący. Witamina C plus B-karoten, bomba witaminowa, usuwa oznaki zmęczenia i stresu, przywraca cerze blask i promienny wygląd. Tutaj jest napisane, że ten krem może być i na dzień, i na noc, więc ja powiem szczerze, że i tu mi się sprawdziło, co jestem zdziwiona, ponieważ ja mam taki problem, że u mnie kremy się nie wchłaniają, niestety. Ale ten na dzień naprawdę pod makijaż dawał radę. Ja widziałam, że ta skóra jest właśnie rozświetlona. Witamina C w składzie bardzo dobrze pomaga na to, żeby usunąć znaki zmęczenia, żeby cera fajnie, promiennie wyglądała, także jak najbardziej na tak. Próbka w tym Glossy Boxie to nie jest pełny produkt, właśnie próbka to 15 ml i codzienne używanie przez miesiąc. Ja jeszcze mam dalej ten produkt i jestem mega zadowolona. Kolejny produkt również z Glossy Boxa jest to masełko do ust Lip Balm Organic Sorbet z Organika.
przepiękny zapach. Bardzo, bardzo lubię na noc, bardzo często stosuję właśnie takie masełka, bo w dzień powiem Wam szczerze, że nie chcę mi się tych palców wkładać do torby, tego nie włożę, no bo wiadomo, zarazki, te sprawy, także jeżeli chodzi o stosowanie na noc, jest bardzo dobre nawilżenie, fajny zapach, ja bym to jadła. Czasami oblizuję te usta, przyznam Wam się szczerze. No i ostatni produkt, szybciutko, o którym bym Wam chciała powiedzieć, jest to pędzelek, do którego powróciłam z powrotem, jest to Hakuro, nie pamiętam jaki to jest numer, ale jest jeden, jedyny taki do blendowania, do rozcierania, to jest chyba H70 albo H77, nie mam pojęcia, z włosia naturalnego. Ja wcześniej używałam pędzelka z Maestro, który kształtem był zbliżony do tego pędzelka z Maka. Ten jest innego kształtu i powiem Wam, że wróciłam do niego i mi się mega nim rozprowadza cień w załamaniu powieki i przy moim codziennym makijażu naprawdę mega się sprawdza. Troszeczkę wcześniej poszedł w zapomnienie, ale teraz jestem naprawdę bardzo zadowolona. No i zauważam, że pędzelki z włosia naturalnego lepiej rozprowadzają ten produkt. Jeżeli chodzi o pędzel do oczu, to włosie naturalne jest moim zdaniem hitem. No i to by było na tyle. Kończę tych ulubieńców, bo naprawdę mega się rozgadałam. Napiszcie mi koniecznie, czy używaliście depilatora, czy lubicie depilatory. Jaki jest Wasz ulubiony sposób depilacji? Jak się u Was sprawdzają masła z The Body Shopu i może polecicie mi jakiś dobry krem pod oczy, bo to by mi się przydało, taki na noc mocny. Wiem, że ten z Clinique jest dobry, ale jest jednak troszeczkę drogi. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam do kciukowania i na dole znajdziecie linki do mojego Facebooka, Instagrama, gdzie codziennie się pojawiam. Możecie zobaczyć, śledzić na bieżąco, co tam się u mnie dzieje. No i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!